Dziś w Infotygodniku powiemy o kampanii do Europarlamentu, która w mniejszych miastach rusza pełną parą, o sporze o własność działki w lasach ciągnącym się od kilkudziesięciu lat i grożącej jednej ze stron eksmisji, a także o planie na wakacje młodej mieszkanki Malborka, w spełnieniu którego wszyscy możemy jej pomóc. Jest piątek, 11 kwietnia. Izabela Kot, zapraszam na Infotygodnik. Trzy miesiące, trzy kraje, wielka przygoda i wymarzony start do kariery. To plan na wakacje dla finalisty konkursu Global Intern. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było stworzenie krótkiego filmiku pokazującego siebie i zebranie za niego jak największej liczby głosów. O staż ubiega się mieszkająca w Malborku Joanna Raduszewska. Zobaczcie jej filmik konkursowy. A jeśli spodoba się Wam tak jak nam, zagłosujcie i pomożcie Asi spełnić jej marzenie. I always dreamt big. I believe that if your dreams don't scare you, they're not big enough. There always has to be something you're striving for. For me, it was moving from my hometown in the first place, and then starting my studies, and then there was traveling. And it was EF what unlocked me. I visited London for the first time and attended my first EF course there. And it was 3 years ago and I've been hooked ever since. What I learned from it was that if you don't go after what you want, you'll never have it. And if you don't ask, the answer is always no. And if you don't step forward, you're always in the same place. Bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa, przekonywali w zeszłym tygodniu na debacie pod tym tytułem przedstawiciele policji i władz lokalnych. Mówiono dużo o wadliwych rozwiązaniach organizacji ruchu. Przedstawiono kilka propozycji ulepszeń. Pytanie tylko, czy zaowocuje to realnymi zmianami na malborskich drogach? A ja chciałbym podejść to pod dyskusję, bo ja niekoniecznie jestem przekonany, że karanie od razu i niepouczanie to jest dobry sposób na to, żeby dyscyplinować kierowców. Jedna działka z domem, dwie rodziny i cała masa problemów, czyli spór o własność w miejscowości Lasy. Nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, żadna ze stron sporu nie ma aktu własności. Władze gminy salomonowym wyrokiem płacenia podatków gruntowych wymagają od obu stron. Kto jest obecnie właścicielem działki 300? No, to jest bardzo trudne pytanie i nie odpowiem na to pytanie, ponieważ to jest nieuregulowane. Nie ma księgi wieczystej. Jedne dokumenty wskazują, że jest to jeden właściciel, inne dokumenty wskazują, że jest to współwłasność budynkowa, ale tutaj jedynym organem, który może to stwierdzić, już powiedzmy definitywnie, jest to sąd. Sąd rejonowy w Kwidzynie, Wydział Cywilny. Chcę zmienić wizerunek Polaków w Europie. Chcę pokazać, że jesteśmy porządnymi ludźmi. Taki jest plan Henryki Krzywonos. W ramach swojej kampanii wyborczej w wyborach do Europarlamentu kandydatka PO odwiedziła w środę Malbork. Czy nie uważa Pani, że bardziej przydałaby się Pani w polskim parlamencie niż europejskim? Chodzi o to, że w Europarlamencie 65% wszystkich spraw omawianych ustaw jest tam, a dopiero przychodzi do nas, do Polski. Te sprawy odbywają się tam przede wszystkim, więc dlatego też uważam, że to miejsce jest odpowiednie dla mnie. Dla Szymona, poszkodowanego w wypadku motocyklowym mieszkańca Nowego Stawu, śpiewała w tym tygodniu Alicja Majewska. Podczas koncertu charytatywnego w Galerii Żuławskiej udało się zebrać ponad 3000 zł. Całkiem fajnie jest czasami komuś pomóc, to jest bardzo przyjemne. Wiesz co, ja nie w kategoriach przyjemności, ja właśnie... A mnie to sprawia przyjemność. Wiesz co, a ja muszę powiedzieć, że może jestem, bo się mówi, że żeby będzie szlachetnym, to jest nasz zysk. Ja uważam, że to tak jest, że tego zysku nieraz się nie bierze się go pod uwagę. To jest imperatyw, że taki, że akurat... Że nie możesz nie pomóc. O tak to ale jest. Ja są sytuacje, gdzie nie można nie pomóc. A ja i to się jest będę mój... upierał, że jak ja komuś, jeżeli mi się uda komuś pomóc, to ja mam z tego przyjemność. Teraz Europa to interesy poszczególnych państw, a niekoniecznie interes ogółu. Chcemy to zmienić, mówi Małgorzata Ostrowska, kandydatka SLD do Europarlamentu.
O sytuacji Polski w Europie, a także o roli Polski w sprawie Ukrainy kandydatka opowiadała naszemu redaktorowi Robertowi Buchowskiemu w programie Szczerze na temat. Więc dokąd Ukraina próbuje sobie radzić sama ze swoimi kłopotami wewnętrznymi, to dobrze. I no cóż możemy zrobić? To co robimy, zabiegamy o pomoc międzynarodową i unijną i ze Stanów i z Banku Światowego. Tu jesteśmy orędownikami Ukrainy bardzo mocnymi i tego się powinniśmy trzymać. Światełka zapalonych zniczy, szeptane przez lokalne władze modlitwy i mundury żołnierzy wypełniły wczoraj malborski cmentarz komunalny. Mieszkańcy Malborka pod tablicą poświęconą ofiarom tragicznego wypadku w Smoleńsku i ofiarom zbrodni katyńskiej składali wyrazy swojego żalu, pamięci i szacunku. Sport zaczniemy od piłki nożnej. W ubiegły weekend w Redzie piłkarze Pomezani Malbork walczyli o utrzymanie miejsca w lidze z tamtejszymi Orlętami. Niestety po rzucie karnym w 20 minucie pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Mecz zakończył się wynikiem 1-0. Skomplikowało to sytuację malborskiej Pomezani, która od teraz, aby nie spaść do niższej ligi, musi wygrać zdecydowaną większość spotkań. Już niedługo piłkarze Pomezani wybiegać będą na boisko w koszulkach z logiem sieci aptek Witaminka. Jak informuje oficjalna strona klubu, właściciel Witaminki nie wyklucza długoterminowej współpracy z malborskim klubem. Czy to koniec problemów finansowych Pomezani Malbork? Mamy nadzieję. Mali hokeiści z UKS Bombek Malbork zajęli 4. miejsce na turnieju mini-hokeja rozgrywanego w Elblągu. Zawody te były dobrym przygotowaniem do Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się już we wrześniu. Trzymamy kciuki. Polski cukier wraca na malborski parkiet. Po kilkutygodniowej nieobecności Pomezania Malbork zmierzy się z zespołem AZS Uniwersytet Warszawski. Miejmy nadzieję, że Malborczycy utrzymają dobrą formę z Mołdawii. Początek spotkania w sobotę o godzinie 18 w hali gimnazjum nr 3 w Malborku. Srebrny medal Adriana Ubowskiego w Siedlcach na Mistrzostwach Polski do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciężarów. Zawodnik rzemieślnika Malbork walczył nawet o złoto, ale minimalnie zabrakło mu sił w utrzymaniu w górze ciężaru. Jest to pierwszy medal tego zawodnika wywalczony na zawodach rangi ogólnopolskiej. Gratulujemy! Nie bij mnie, kochaj mnie. Pluszowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci rusza już w środę. Do tej akcji, organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, dołącza się również Malbork. Jak możecie pomóc? Zasada jest prosta, mówi Jurek Owsiak. Musimy zdobyć misie. Informacje na temat miejsc zbiórki miśków znajdziecie na naszej stronie internetowej. Pamiętajcie, liczy się każdy miś. W kwietniu Zamek Malborski rozbrzmi dźwiękami muzyki klasycznej i jazzowej. A to ze sprawą kolejnej odsłony zamkowych kameraliów. Najbliższe występy już 24 i 25 kwietnia. Wystąpi m.in. Orkiestra Symfoniczna i Cymbałowa z Mińska. I na koniec propozycja dla tych, którzy tej wiosny już zdążyli się zakochać. Jeśli chcecie spędzić romantyczny wieczór, to Ośrodek Kultury w Dzierżgoniu zaprasza na spektakl muzyczny Brel jeszcze raz. Oczarowywać starymi francuskimi piosenkami będzie Janusz Zbiegieł. Spektakl opatrzony opieką artystyczną Krystyny Jędy. Bilety po 20 zł do kupienia w kasie ośrodka. Start o 20. Na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego weekendu.